Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Tym razem zarabiaj z laptopa. W dzisiejszym odcinku będę mówił o czymś, co jest bardzo ważne. Mianowicie warto jest zastanowić się nad tym, co lubicie robić. Jakie macie zainteresowania, hobby. I na to w końcu poświęcić czas. Gdyż budując coś wokół swojej pasji, zamiłowania lub po prostu wokół czegoś, co się lubi robić, mamy szansę stworzyć w przyszłości swój biznes online. Podam wam przykład. Przykładowo jestem 40-letnim gościem, mam dwoje dzieci, pracuję na pełny etat i chcę zostać astronautą. Takie jest moje marzenie. No niestety nierealne, ale kocham astronomię, kosmos. Po prostu jest to mega dla mnie. I co mogę w takim razie robić? Po pierwsze, pisać o tym. Pisać o tym, zbierając, gromadząc informacje z sieci, z internetu, z książek, odwiedzać biblioteki i na podstawie tych informacji tworzyć piękne posty z pięknymi zdjęciami, iść w tym kierunku pisania. Drugim przykładem jest nagrywanie wideo, stworzyć o tym kanał. To już jest trochę trudniejsze, ale jest moim zdaniem wielu ludzi, którzy się do tego nadają, a zupełnie nie są tego świadomi. Pomagają w tym różne challenge, tak jak na przykład ja podjąłem pierwszy challenge, właśnie ten 90 Days Video Challenge, później Fortopia Challenge. Można sobie zerknąć do odcinka, jak uczę się edytować, to jest chyba odcinek 6. I po prostu zerknąć sobie, co sprawiło, że ja na przykład zacząłem edytować i mówić do kamery i po prostu w taki sposób się rozwijać. Po trzecie, zastanowić się nad zakupem jakiegoś sprzętu, potraktować to w pewnym sensie jako inwestycję w biznes, na przykład nie wiem, teleskopu do obserwacji kosmosu. Poświęcić, nie wiem, miesiąc czasu na szukanie odpowiedniego, najbardziej optymalnego, biorąc pod uwagę oczywiście nasz budżet sprzętu. I później służyć również radą na podstawie zebranych informacji w postaci postów znowu lub wideo. I zacząć się z tego sprzętu cieszyć, zacząć z niego korzystać. I to jest dodatkowy temat. Po czwarte. W przyszłości być może stać się partnerem sprzedaży teleskopów lub sprzętu związanego z naszymi zainteresowaniami. A nie mówię już, że można wyszukać w Chinach producenta, przetestować jego sprzęt, stworzyć nazwę, markę, logo i handlować po prostu swoim sprzętem. Oczywiście sprawdzonym przez siebie, godnym polecenia, takim sprzętem, za którym po prostu możemy stanąć i go godnie reprezentować, prowadząc serwis i tak dalej, i tak dalej. Dołączyć później sklep internetowy i tak dalej. Długi proces. Ja wam podaję przykład. Oczywiście trzeba się skupić na drobnych krokach. Staram się wam pokazać wizję, jaką można mieć i do czego dążyć. W każdym obszarze różnych zainteresowań. Po prostu się tym bawić. Bo jak będziecie robić coś, co kochacie, to po prostu będziecie w tym dobrzy i będziecie również szczęśliwi. I to jest klucz. A jeżeli będziecie szczęśliwi, to znajdziecie w sobie pokłady cierpliwości, łącząc to wszystko w jedną całość i tworząc w głowie stan umysłu. Jak wyjdzie finansowo, to fajnie, jak nie wyjdzie, to przynajmniej po pierwsze próbowałem, więc nie będę miał do siebie żadnego żalu, a po drugie robię to, co lubię, zdobywając mega wiedzę na ten temat, bawiąc się tym i przekazując tą wiedzę innym. Wtedy nie ma tej frustracji, gdzie kasa, co z moim biznesem. Jak nie ma tej frustracji, nie ma tej negatywnej energii, może naprawdę wydarzyć się coś ciekawego, natomiast trzeba to rozciągnąć na lata. Kiedyś takich możliwości nie było, więc powinniśmy się nauczyć doceniać, że takie możliwości powstały, pojawiły się i takie jest moje zdanie, nie tylko.
Można sobie posłuchać na przykład, nie wiem, Garego Vanderchuka, ja bardzo go lubię słuchać, cały czas o tym mówi i można się wiele od niego nauczyć. W taki sposób więc można budować ten swój brand. Oczywiście w skrócie, ja wam to próbuję zobrazować. W taki sposób można budować swój brand, swoją markę. Moim zdaniem do tego trzeba popracować nad balansem w swoim życiu, czyli nad obszarem swojego zdrowia, rodziny, domu, pracy. To są podstawy, tak samo. Bez ogarnięcia tego, tej podstawy, tej swojej egzystencji, będzie ciężko nam cokolwiek budować. Szkolenia również bardzo pomagają. Ja dzięki tej mojej szkole online biznesu, którą zresztą promuję, robię to, co robię, czyli na początku poprzez robienie postów na moją stronę internetową AutoTuning Pro, promując amerykańską firmę tuningową, skupiłem się ostatecznie na moim kanale YouTube. To był długi proces. Jeśli nie dołączyłbym do tej szkoły, nie zrobiłbym nic. A teraz przynajmniej coś się dzieje i robię to, co lubię. Oczywiście jeszcze nic nie zarabiam, ale rozciągam to właśnie w czasie, rozciągam to na lata i zobaczymy, co z tego wyniknie. Tutaj tylko jeszcze dopowiem, że zrezygnowałem z tworzenia postów na AutoTuning Pro, pomimo tego, że na jednym z odcinków powiedziałem, że korona mi z głowy nie spadnie, jak będę tworzył jeden post w tygodniu, oprócz właśnie prowadzenia tego mojego kanału na YouTubie, ale zaczęło mi to po prostu przeszkadzać. Nie mam tyle czasu, gdzie ciągle pracuję, mam przecież full-time pracę, mam rodzinę, muszę odpoczywać, muszę się w jakiś sposób regenerować, muszę znaleźć też czas na to, żeby nie wiem, mieć po prostu czas wolny dla siebie. Więc stwierdziłem, że idę w filmy, idę w wideo i koniec, na tym się skupiam. Myślę dzisiaj, że trzeba się określić i cisnąć w jedno, czyli albo wideo, albo audio, albo pisanie i temu po prostu poświęcić czas. Poza tym samo tworzenie postów to trochę mało. Trzeba się skupić na marketingu, dotarciu do potencjalnego klienta, tworzeniu z nim relacji, przekazywaniu mu jakichś wartości, rozwiązywaniu jego problemów i tyle. Można się oczywiście rozwijać samemu. Internet jest skarbnicą wiedzy. Można dołączać do szkół, treningów, uczyć się tego w grupie i wtedy jest na pewno dużo, dużo łatwiej. Ciągle to jest trudny proces. Nic w życiu tak naprawdę nie jest łatwe. Ja na przykład ten kanał na YouTubie traktuję jako taki zapis mojego życia. Zawsze lubiłem nagrywać, zawsze lubiłem robić zdjęcia. Gdzieś tam w przyszłości chciałem się nauczyć edytować, ale ten kanał mój daje mi tą możliwość przede wszystkim przechowywania za darmo tych wszystkich filmów, czyli darmowy hosting. Po drugie, motywuje mnie do działania, motywuje mnie do kreatywności, do tego, żeby ciągle wymyślać coś nowego. Chce mi się dużo bardziej robić coś, bo wtedy wiem, że mam materiał, bawię się tą edycją, podkładam muzę, wrzucam to w YouTube i być może komuś się to spodoba, być może ktoś gdzieś tam się tym zainspiruje, być może ktoś będzie mógł podpatrzeć, jak mniej więcej ja to robię i wykorzystać na sobie. Nie wiem, robię to po prostu, czuję, że mam to robić, lubię to robić i po prostu będę to robił. Robię to dla innych, robię to dla siebie, przede wszystkim dla siebie. I to jest też bardzo ważne, żeby tworzyć coś, co nam się podoba, co wam się podoba. Wiecie, tworzyć na przykład posty albo coś, ale przede wszystkim mają się podobać wam. Jeśli wam się będzie podobało, znajdzie się grupa ludzi, której też się spodoba. Takie jest moje zdanie. Także ja tworzę ten swój kanał na YouTubie, tworzę te swoje filmiki. Mamy przy tym niezły ubaw. Sylwia, jak odpalę jej to czasami wieczorem, to płaczę ze śmiechu z siebie. Ja tak samo z siebie, można się nieźle pośmiać. I to jest na pewno bardzo pozytywne. Trzeba po prostu nie zwracać uwagi na to, co inni myślą, robić swoje i cieszyć się tym. I wydaje mi się, że na starość będę chętnie wracał do tych swoich filmików i przypominał sobie, jak to życie moje wyglądało i będę popijał sobie jakieś
winko albo whisky, albo browara i będę się przy tym nieźle bawił na pewno i tego wam życzę również, żebyście po prostu byli szczęśliwi, żebyście znaleźli jakąś swoją drogę, robili to, co lubicie i tyle. Dziękuję za uwagę, moi drodzy, życzę wam dużo zdrówka i szukania szczęścia w prostych rzeczach, a przede wszystkim wdzięczności za zdrowie, rodzinę, spacery, naturę, małe rzeczy, nie porównując się do nikogo, tylko do siebie tak naprawdę z poprzedniego dnia. Co mogę robić lepiej, jak się rozwijać, jak zadbać o energię, żebym miał po prostu więcej energii, zacząć biegać, skupić się na dzieciaczkach, zrozumieć, że ten czas spędzany z naszymi bliskimi jest bezcenny i nie da się tego kupić. No i to by było tyle na dzisiaj, moi drodzy. Życzę wam dużo miłości i do następnego razu. Hej!